Tam ktoś wisi! To taka zabawka słomiana. Miś to kultowe dzieło mistrza Barei. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Różnie było odbierane od premiery w 1981 roku. Szerokim gestem, więcej, więcej pary, idioto! I wyciągasz, parówki wyciągasz. To wszystko każe nam powiedzieć mocno... Parówkowym skrytożercom mówimy nie! Filmy, które przechodziły przez kolaudację, były do tego stopnia krytykowane, że nie tylko, że jest antypaństwowy i antypolski po Misiu, w ogóle jest nieporadny technicznie i w ogóle nie powinien wchodzić na ekran. Dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Mam napisane w scenopisie. Wchodzi dziedzic pruski. Pruski, pruski, bo on się nazywa pruski. Zawsze jest pruski. Polski dziedzic. No to mogę go przepasać po prostu. Upływ czasu nie odbiera filmowi żadnego z walorów. Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Choć rzeczywistość współczesnej Polski bardzo się różni od tej PRL-owskiej... Słonina i schab, salceson i dwa balerony. Widzisz, synku? Tak wygląda baleron. Aha. Wszyscy odnajdziemy się dziś w absurdalnych przygodach bohaterów Misia. Passenger Stanisław Paluch, please World Wars World. Absurdy lat 80. nadal śmieszą. Proszę. Z Misia jest uwielbiana scena przesuwania na łańcuchu sztućców w Barze Mlecznym. To młodzież mówi, świetnie to wymyśliliście, ale fajne. Ale nie są w stanie sobie wyobrazić, tak jak my, powstania styczniowego na przykład, prawda? Aktorzy wybrani przez reżysera do ról głównych i pobocznych to bezspornie doskonała obsada. Prawe oczko Misia Rysia. I lewe, Poczucie humoru Stanisława Barei jest nie do podrobienia. Niesamowici są ci murzyni. No, czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem kosza? Poważnie. Tak robiłem. Miś. W sierpniu w telewizji Kino Polska. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły rok. Po drodze winko kupimy. Córeczka mi się urodziła, to jest okazja. Co, znowu? A, tato 4 lata temu. Dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, nie?